Widziałeś, kurwa, jacy ludzie to są zawisne, kurwa? No kurwa, masakra. Cześć, wyleci ekipa WK z tej strony. Dzisiaj robimy standardowy przegląd prasy, czyli karta na czasie YouTube i szukamy naszych dzików pod najpopularniejszymi filmami w Polsce. Dziki macie do pobrania w opisie i po ostatnim takim filmie zauważyliśmy, że jest dużo więcej dzików w internecie, na YouTubie, wszędzie, dlatego musimy robić częściej takie odcinki i was nagradzać za to. I jest nowy dzik do pobrania, podobno. Jest tylko ten do pobrania. Trzeba ustawiać to, co jest w opisie, a szczegółów dowiecie się za jakoś około tydzień i będą ekstra nagrody dla tych osób teraz szczególnie. Ja chyba wiem, co. Trzeba ustawić. No, akcja jest taka, że ustawcie tego dzika i czekajcie, na pewno się dowiecie, co więcej dalej. Więcej info w nadchodzących dniach, zdecydowanie, bo to już jest gorąca akcja. Ale dobra, lecimy z pierwszym filmem, Kajak z TV. Ja chciałem podziękować, bo ja sobie chodzę po YouTubie i naprawdę wszędzie widzę te dziki, więc dzięki, że jesteście, kurwa, wszyscy i komentujecie. Dziękujemy. Rozwijacie naszą markę. Nie ma, nie ma takich drugich. Dziękuję. Nie ma takich drugich, kurwa, tak? Na YouTubie. No nie ma, że nie ma takiej solidarności, nie? Lecimy z nową piosenką Julii Wieniawy i teraz tak. No, to nie jest związane ze sportem. No nie, jest dzik od razu. Ej, to daj łapkę w górę od razu dzikowi. Daję. Ja chciałem apelować też. Nie jestem zalogowany. Ja chciałem apelować też, że jak widzicie dzika, to dajcie łapkę w górę dzikowi, żeby dziki też. Dziki się, żeby wspierały. I dajemy. Daj tą łapkę. Słuchajcie, damy łapki po filmie, bo nie możemy wejść na nasze prywatne YouTube, bo. Tak. Jakbyście zobaczyli, co jest proponowanych, to niektóre osoby mogłyby się obrazić. No. Po prostu nie wypada nam tego pokazać. Ja nie chcesz w notatniku? Nie, chyba nie. Ale nie, proszę nie. Dlaczego? Otwórz ten profil w nowej karcie i linka w notatniku. No dobra, zapisz. Kurwa. Chcę, chciał wasze nagrody w pędzie, kurwa, zapisać. Bo tu wiesz, Yoshiko, przepraszam za tego pęta, Yoshiko. Ale planujesz notatnik otworzyć, bo przypadkowo jak komputer zamkniesz, co to pisze? Wyjebie wszystko. Yoshiko. Nie, linka do profilu. Kurwa. Linka stąd. A nie wybieramy nagród? Nagrody mówimy, one się pojawią na ekranie teraz. To powiedzmy teraz nagrody. Ja rozdaję Pina Sportowa Polska. No. A wy co jeszcze dorzucacie? No to ja dorzucę koszulkę Sportowa Polska. Dobra. Drugi film jest Węgry sportowy. Węgry 3-3. O, musi być. Co to był za mecz? Pełen emocji mecz. Powinno być szybko, powinno być łatwo. Ale zauważycie, że jest coraz mniej filmów bez dzika? No jest, ale patrzcie jaki. O kurwa. Biało-czerwony dzik niezwyciężony, S do P, pozdro. Piękny. Jeszcze jaki komentarz, daj łapkę w górę, a nie możesz... To musi być Sportowa Polska też jakoś. No, a jeżeli biało-czerwony, no to musi być koszulka sportowa. Też pasuje, no. Może biała? Biała, nowa. Złota, tak ze złotym, limitowana. No. Złota. Teraz lecimy trzeci koronawirus, film. Nowe obostrzenia. O kurwa. Co nam mówi pan Mateusz? Tu nie będzie raczej. Musi być. Musi być, nie wierzę, no, że nie musi. Ja teraz na przykład jak błądzę, ja czasem błądzę w internetach, oglądam jakieś filmy, co mają parę tysięcy wyświetleń i patrzę dzik. No mówię, wszędzie są serii. Jestem gdzie tak nie wejdę, z tego dumny. Są dziki. Nie będę wymieniał, gdzie wchodzę, z tego samego powodu, dla którego jesteśmy w incognito, ale wszędzie są. Wszędzie, kurwa, jesteście. Na kanały rozrywkowe na pewno wchodzisz, to jest pewne, co nie? Tak. Jest dzik. Dzik. Czarno biały, czyli klasyczny, kolory marki naszej. To ja bym dał dzik basic. To daj z koszulka. Lubi czarny kolor, nie? Ziomuś. Lecimy dalej. Hej, parę kanał sportowy. Pozdrawiamy. No to tutaj dziczek powinien wjechać niemiłosiernie zaraz, co? No, czekaj, 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Jest. Jest? Jeszcze jeden scroll i jest, mówię. Tu nie scroll. Będzie. Musi być. Będzie. No, jeden teraz trafię w kół. A będzie znowu. Nie no, ale to na pewno tu jest dzik, tylko po prostu pani Grażyna z YouTube'a
Nie dała na górę, ale jest na pewno. Dlatego te łapkowanie, nie? No. Tych komentarzy. Żebyśmy nie przeoczyli. Tutaj jakaś merytoryka. Będziemy dawać. O, jest, hej, ty naprawdę owca. Owca, czuję się. Bo no. Ciebie już na ostatnim filmie rozjebali, bo jedną osobę pominąłeś. Sorry, ja tak się. Przepraszamy, ta osoba, siedzę, która to ogląda, ja wtedy wiemy, że pominęliśmy. I tutaj dajemy bluzę. Z logiem małą. Czarną logo, czarna. Kawcik. Bardzo fajna. I pin, uwaga, ode mnie JTCNW, bo też taki pin mamy. Nasz jest film. Niech ma. Ale nie. Z naszego? To nie, w naszym. Ale, a ja zrobię z naszego. W naszym na pewno będzie dzik. No wiem, a na pewno, zobacz, dopiero tu. A ja daję spod naszego Adix Kalisthenics. Zobacz, jaki koment wygra. Pozdrawiamy, przeczytaj, jaki koment wygra. Który? Ten? Po pierwszym odcinku stwierdzono na współpracę z Oshą. Ten, co wygrał. A, dobra. Największy farmarzy. On nie pamięta, co wygrał. Saker, tylko Poncz nie ma punktu, tak. Tak? Lecimy zajebiście. Z nagrodami. No, lecimy z nagrodami. To co? Pipi duwa. To tak się gdzie mówi, pipi duwa? Mój ojciec tak mówi na to, pipi duwa. I coś jeszcze od was. Wnoszę o program Bomba Plus. Ale bombę w szocie czy bombę... Kalistenik jakiś, no to akurat. Bombę w szocie czy co? A w proszku, arbuzową. To jest kalistenik, więc przyda się. Na pewno napiję dalej. Justin Bieber? Chyba tak, też niemożliwe. Niemożliwe jest chyba, bo jest zagraniczny. Ciężko, żeby Polacy się tu przyjęli. Ale zobaczmy tak chwileczkę, nie? Rozjebiecie system, jak pod Justinem Bieberem będzie, bo już kiedyś pod jaką piosenkarką patrzyliśmy i nie było? Co? Eilish. Billie Eilish. No. To nie było. No. Nie było pod Billie Eilish. A pod Justinem też może. A Justin Bieber robi dobrą muzykę, nie? A ty jak, Robert, sądzisz, będzie tu czy nie? Tu nie. Dobra, odpuśćmy Justina. Nie ma. Ale może kiedyś doczekamy takich czasów. Dobra, to lecimy dalej. Jeszcze jeden i... Robert Lewandowski medal dostał. O to? Tak. Ale tu, ej, co się dzieje? Sportowa Polska chyba. Zauważyliście, że z 10 na czasie bardzo jest, dużo jest większość sportu, o sporcie? O, zajebiście. Zajebiście. Pani od polskiego nie jest zadowolona. Nie, nie. O, od razu, o. Łukasz Ligowski. Krycha dobrze. Co? Krycha dobrze gada, żeby mówić po polsku, niech się uczą. Od razu myślałem, że chodzi o Krychę UFC. Nie, Krychowiak. Wiem. I 16 odpowiedzi aż. Piłkarz prawdopodobnie. Piłkarz. Albo się interesuje piłką. To co możemy zrobić z tym? Możemy go pominąć, bo nie mamy nic dla piłkarzy. Lecimy dalej. Ja bym dał mu koszulkę. Dobra, żartowałem. JTCNW. Bez win. Bo ona jest dla mnie taka piłkarska. Git, no. Intruz, kulołapy. Poka, no, pod rapem. Ogarniacie taki rap? Dzięki, słuchają. Ja nie znam niestety, muszę się przyznać. No. Intruza, znasz Bartek? No. Dobry jest? Znasz, on taki klasyczny bardziej rap, nie taki new school, tylko bardziej old school. A on już raz był na czasie i widziałem, że Intruz czeka, miał piosenkę nie Robert De Niro, tylko, że nazwa... Jim Carrey! Intruz Jim Carrey? Miał taką piosenkę? Coś takiego mi się kojarzy, że było na czasie jakiś raper i coś tam Jim Carrey, nie? No, i to możesz znaleźć, Bartek, tylko inne nazwisko. Tu ja lecę już tutaj ze śledztwem, bo widzę, że nie są jak osoby, jest inny komik od Jim Carreya, to byłby on. Albo nie komik, tylko co w jakiś poważny. Patrz ty kurwo jebana. Ty chuju jebany w dupę. I co jest kurwa? Przeczytaj mi. Widziałeś kurwa? Jacy ludzie to są zawisne kurwy? No kurwa, masakra, masz czarne na białym, Intruz Jim Carrey i nawet nie przeczyta teraz, nie? Masakra, kurwa, Intruz Jim Carrey, patrz. Świetne, to jest tak, kurwa. Że wiesz, 999 razy się pomyli, a potem 1000 wejdzie i do końca życia jesteś jebany. No. Że się śmiałeś. Zapisałem go? Zapisałem. No, nie miałeś właśnie, kogo zapisać. Właśnie o to chodzi. Ale dzisiaj... Właśnie o to chodzi, Michał. Dlatego kwestionowaliśmy, kurwa, Jima Carreya. Zapisałem Jima Carreya, czy nie? Dostanów pakaleci. Dodajmy, że zaczęło się od Roberta De Niro. Typa, co gangsterów, kurwa, grał całe życie. Ale chuj, no, kurwa, nieskazitelna pamięć, Michał. No. Kurwa. Nie ma co pierdolić. Piękny teraz ułaś. Tak pierdolicie, Robert De Niro, zapisaliśmy typa? Na poprzedniej gali Zuzie wygrała z taką typiarką i ona powiedziała, że no tak, no,
No bo wygrała, bo Zuzie była kurwa gruba, a była 2 kilo cięższa od niej. To teraz jak tam ta typiarka jesteś. Ale jak ta typiara miała na imię? Nie pamiętam. Tak Mara Szewczyk. To nie to samo. Nie uznacie po prostu. Owca kurwa, szapoba. Albo skurwysyn. Pan widzicie, pojawia się Jim Carrey, a ja mówię, o skurwysyn, dobra. Mogę. Dobra, jest, Rafał. Czerwono-biały. To co dla, raperów bierzemy? Raperów? Limitless, żeby oversize. Lepiej się... A Limitless, o. Żeby się... Oversize, tak? Oversize, ale już budżetu nie mamy więcej. Czarny. Sorry, mordo, chciałem. Ja bym mimo wszystko dał Limitlessa, bo może na free jadą, jak chłopaki na punchdownie między przerwami, o. Co byli, więc ja bym dał Limitlessa. No może być. Na freestyle. No to lecimy dalej. Tutaj mamy Unboxala, podcast. To sobie zobaczymy, czy będziemy. Koprolity są. Z Freezem. Ale nie dzik. Jest, oczywiście. Jest. Jeszcze tutaj, wow. O, widzisz? I to jest dzik, kurwa. Nie zamyka się, tylko on jeszcze, on nie dość, że nam pomaga, to jeszcze Unboxalowi pomaga, że lecimy po pierwsze na czasie. A nie, kurwa, Smutas, kurwa, nie dość, że szaro w tym kraju, to jeszcze Smutas. Nie, kurwa, lecimy po pierwsze na czasie. Pozytywna morda, nie? O to właśnie chodzi. Tak motywuje. Robimy tak. Co dla takiego dobrego gościa? No dawaj, Saker, wymyśl. To jaki fajny gość. Coś, żeby się podzielił z kimś, może coś do jedzenia. To może karton bomby, shotów. A. Ten jeden kartonik shotów bomby. No, nie? No i to nie. Będzie, wszystkim znajomym dawać, no. Żeby byli numer jeden. To lecimy dalej. Dawaj Sławomira, Disco Polo. Mhm. Tu będzie dużo komentarzy pewnie, 2000. Kto Disco pierwszy Polo. Znajdzie, ja pierwszy znajdę. A to wiesz, że wszyscy razem... Ale reakcja. No to samo. Szybkość reakcji. Dobra. A wystarczy dźwięk wydać, czy co? Nie, będzie jest. Dobra. Jest! Ja pierwszy, to chyba, ja pierwszy, kurwa. Z mikrosekundy byłem pierwszy, ale... Nie, chyba nie. Ale zobaczymy, ale może ty byłeś. Ale może ty byłeś, zobaczymy na nagraniu, nie? Master Mavs. Bez akordeonu to mało co brzmi. Pan Marcin jak zawsze w świetnej formie. No, ale zobacz jakie pozytywne komentarze od dzików. No kurwa, nie ma, no, nie ma marudzenia. Najlepsza społeczność. No. Taki produkt nasz mi się podoba. Bluza New School 2 ta z kołnierzykiem wysoko. O, mi się podoba. Dla disco polowca? W sumie może wyjść fajnie. No. Sławomir w taki też by przypierdolił, no. Nie? No. To lecimy dalej. Robur, wybierz jakiś film. Okay. O, Pudziana. Pamiętam tą walkę. Kiedy to kurwa było? 2012 rok, ty, 90 lat temu. Ty, 306 lajków. Początki YouTube'a naszego. Ale to był ogień, co? Że Bob Sapp walczy. Jest dzik, widzicie? Dziczek, tak, widzę 17. No, to... Pojedynków 16 przegranych. Z czym się, z czego się podniecać? No tutaj dziczek trochę no, poszedł jak realistycznie do tematu. No rzeczywiście Bob Sapp swego czasu objeżdżał cały świat i tylko dostawał w twierdol i otrzymywał wypłatę i taka była jego strategia. No. No on w tej walce tam się położył dosłownie i czekał. Kto o tym wiedział, to czekał na przelew, nie chciał tego oglądać, ale ja miałem coś takiego, że ja wiem, że ten Bob Sapp pewnie kolejną walkę przyszedł po wypłatę, a i tak chciałem obejrzeć. Ta. Nie no tak. Tak to jest z takimi rzeczami. Tak to jest, ale... Chuj, nie? Ale jak ktoś się tak kładzie... No, ale się położył. Ja sobie nie wyobrażam, że ty na tej swojej walce byś tak się położył, kurwa, i nic nie robił, ty. No. Tylko byś się położył i na co, kurwa, czekał, ty? No ale to już no, czekasz, jest... a na przelew czekasz. To już jest Maciu filozofia na życie, żeby boksa. Nie obić się, a no. Zarobić i żeby mieć łatwo, nie? No. To już jest na pewnym etapie kariery. Trochę osób tak robi. Fajna kasa, wiadomo. To dla fightera. Dla fightera. No, co byś wziął? No, na trening. Nie mamy rękawic. Skakanka. Skakanka. O, mam skakankę, no. No to jeszcze jakaś koszulka na trening. Wiem, która. Ten tank taki luźny. Z o, Basic Collection. No, to taka bokserska jest. No. Tak. Bardzo ją lubię. No. Problem, to teraz ja zarządzę sobie ponownie. Ostatnio bardzo dużo słuchałem problemu na Spotify. Bardzo mi się podoba.
mimo tego, że to nie jest jakiś mój ulubiony gatunek muzyki, ale fajnie łączy. Tak jakby ten gatunek, nie wiem, rapu z takim właśnie, kurczę, trochę popem, tak fajne to. Nie nazwę tego może jakoś dobrze, ale wiecie, o co chodzi. Dobra. Chyba na to mówili swego czasu hip-hopolo. Mhm. Oj, to ja bym tego tak nie nazwał, bo to ma kurwa... To ma taki dryk, nie? To... Nie, no mi się to podoba, no, ja się śmieję. Hip-hopolo to wiesz. Dobra. Ja wiem, o co chodzi z problemami. Nie ma problemu. Nie ma problemu, no. O! Dzięki! Tu też jest? Trabisz bike. Kosur panowie, P83. No i git. Pierwszy był. Ty, trzy, w ogóle raz, patrz, dwa, trzy dziki, nie? Wow, ale kumulacja w totolotku. To co dajemy? Dajemy, już ci mówię co. Też bym overga jakiegoś. Oversize, no. Może niebieski, kurde, no. Może odważniejszy. Ty, a dawaj pin jeszcze. Plus pin. Gil. I co, koniec chyba, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ładne sześć, siedem, to. Osiem, dziewięć, już no, trochę jest i zrobimy po prostu szybciej niż ostatnio kolejny odcinek. Tak. To znaczy tak za miesiąc może. No, regularnie to trzeba robić, powiedzieliśmy, że to będziemy robić. Także mamy ten hashtag na Instagramie Armia WKDzik. To jest hashtag i ogólnie jak cokolwiek wrzucacie do neta z dzikiem na Insta czy na naszą armię, to tam my obserwujemy to i wybieramy co miesiąc trzy osoby, które zostaną nagrodzone. Więc poza tym filmem i tak będzie, wyniki chyba będą na Instagramie WK Sklepu. No i też nie zaszkodzi oczywiście być na Facebooku na Armii WK. Warto żeby śledzić dzika, tam, czy nagroda jakaś nie wpadnie. Szykujemy też inne akcje związane z tym dzikiem, bo widzimy, że wam się podoba ta akcja. W sumie tworzymy taką YouTube'ową społeczność. Każdy widzi, że o dzik, to sobie szybciej komentujecie, lajkujecie. To jest fajne i chcemy to jeszcze bardziej cisnąć. No, to byś mógł w książce napisać. Co? No wiesz, że społeczność, no, że ten... Znaczy, wiesz, ogólnie rozpoznawalność marki i pieniążki się zgadzają, ale społeczność też jest ważna. Społeczność, KPI, ale to wiesz, kiedyś, jak ci firma upadnie, to będziesz się utrzymywał z kursów. No jeszcze chciałem właśnie dopowiedzieć, że kogo nagradzamy, jeszcze raz, może powiedziałem, może nie, ale wolę powtórzyć, że na przykład trenujecie w dziku, na armię, wrzucacie albo na Insta takie filmy, jakieś zdjęcia, jakieś memy, naprawdę, no na przykład ostatnio gość zrobił Lego, kurwa, no zajebiście to zrobił tutaj damy, no. Tu Advice się nazywa na Instagramie. No i no, nie możemy przejść koło czegoś takiego obojętnie, no bo to kosztowało dużo pracy i wszystkim się podobało u nas. A wiesz, że to jest... Od razu ktoś tam u nas na grupie, patrzcie, bardzo zrobili z Lego, nie? Co kiedyś cię zrobił z Lego? Tak, to jest ten sam, on wiele osób robił z Lego. Was też robił, Robura zrobił z Lego, pamiętam też. Kaję zrobił z Lego, no, on tam już robił wcześniej, więc no, tego typu rzeczy.